Witamy w naszej redakcji Jacka Kusia, szefa powiatowych struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, na naszej scenie zawirowań ciąg dalszy, tym razem batalia o komisję. To już wiemy, nie ulega wątpliwości, że będą zmiany. Będą zmiany w Radzie Miasta, no i te komisje mają się zmieniać. Ale zanim dojdziemy do tego, bo to dzisiaj będzie clue tematu, który powzięliśmy, czyli Rada Miasta, Porozumienie dla Kołobrzegu, Wiolety Drwęskiej, SLD. Zacznijmy od spraw podstawowych. No wiemy, jak już Porozumienie dla Kołobrzegu, Wiolety Drwęskiej komentuje zmiany, które zaszły w Radzie Miasta, no ale posłuchamy Jacka Kusia, szefa SLD. Co powie na ten temat? Znaczy ja nie miałem, witam jeszcze raz, ja nie miałem okazji odnieść się do tych wszystkich historii, które działy się na przełomie ostatnich kilku tygodni. No ale rzeczywiście mała rewolucja na scenie politycznej. Jedni obserwatorzy przewidywali, że tak się wydarzy. No i wydarzyło się rzeczywiście, że mamy dzisiaj nowy klub w Radzie Miasta Porozumienie dla Kołobrzegu Wiolety Drwęskiej. Dla mnie, jako obserwatora tego wszystkiego, co się działo przez ostatnie dwa lata, bo tam sięgam trochę pamięcią jeszcze w momencie, kiedy trwała kampania, to bezwzględnie lider Porozumienia dla Kołobrzegu, liderka, która zbudowała komitet wyborczy, która zbudowała listy do Rady Miasta, podjęła takie decyzje nie bez powodu. Ja uważam, że ta decyzja jest słuszna z uwagi na fakt, że w Porozumieniu dla Kołobrzegu zakwestionowano po prostu jej jakby no, cechy lidera. Ja zawsze miałem taką tendencję do tego, żeby patrzeć się w sposób taki prosty, jasny i czytelny na pewne sytuacje. I myślałem sobie tak, że jeżeli Porozumienie dla Kołobrzegu desygnowało na kandydatkę na prezydenta panią Wiolettę Drwęską i zrobiła ponad 8 tysięcy głosów, to mamy przed sobą 4 lata na to, żeby dopracować pewne szczegóły funkcjonowania klubu, ale również kandydata na prezydenta i doskonała karta do wyborów samorządowych. Niestety niektóre osoby w Porozumieniu dla Kołobrzegu nie miały takiego zdania i do sygnały do nas dochodziły już dużo, dużo wcześniej, że Drwęska nie da się sterować, że Drwęska ma swoje zdanie i że Drwęska to jest osoba, która prowadząc w swoim życiu różnego rodzaju firmy, umie współpracować z ludźmi i chce rozmawiać z ludźmi, ale ma również swoje zdanie, co jest najważniejsze. Niestety no, to ten główny argument chyba doprowadził do tego, że Porozumienie dla Kołobrzegu wygląda dzisiaj i jest jakby podzielone na pół. Ja podkreślam jeszcze raz, ja zawsze wytłumaczyłem, że za każdym zakrętem jest nowy widok, niekoniecznie gorszy. I w przypadku, kiedy była sytuacja, gdzie rozmawialiśmy przecież na klubie, zaczęło się od słynnego pajaca, o czym możemy powiedzieć? Przecież ja dzisiaj mogę powiedzieć i Bogdan Błaszczyk się na pewno na mnie nie obrazi, że w momencie, kiedy ta rozmowa została nagrana przypadkowo, Bogdan Błaszczyk zachował się jak normalny facet po prostu i na klubie przeprosił Henryka Minkowskiego publicznie, przy wszystkich również mówiąc to w radio. Na drugi dzień mieliśmy sytuację taką, gdzie Henryk Minkowski... Nie, wrócę jeszcze raz. Kończy się klub wieczorem, na drugi dzień pan Henryk Winkowski atakuje mnie, pana Bogdana Błaszczyka. No przykre to jest, po prostu dla mnie jest to przykre. Ja sądziłem, że jest to człowiek na poziomie. Okazuje się, że nie jest. I ja powiem tak, ja nie będę tutaj żadnych inwektyw używał czy złośliwości. Niech pan Henryk Winkowski idzie swoją drogą, a wybrał Platformę Obywatelską. No to po prostu dla mnie kuriozum jest totalny. Ja nie rozumiem, im panie redaktorze jestem dłużej w samorządzie, gdzieś w polityce, tym mniej czasami rozumiem. No ale dzisiaj jest sytuacja taka, że Platforma Obywatelska zrobiła koalicję z Henrykiem Winkowskim, który na zwieńczenie niejako swojej kampanii samorządowej, mówiąc brzydko, popełnił moim zdaniem wizerunkowy, ale i moralny błąd. Co mówi ulica, jak to Henryk Winkowski często powtarzał, co mówi ulica? A no ulica dzisiaj mówi, że no, ten romans Henryka Winkowskiego, Czarka Kalinowskiego z Platformą jest tylko i wyłącznie skierowany po to, żeby zniszczyć Wiolettę Drwęską jako jednego z najbardziej rozpoznawalnych, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w mieście i poważnego kandydata na prezydenta. Więc została to zrobiona ta koalicja techniczna, jak to panowie się wyrazili, została tylko i wyłącznie w tym kierunku powołana. Ja dzisiaj, kiedy mieliśmy w piątek klub Porozumienia dla Kołobrzegu Wiolety Drwęskiej, zeszło z nas powietrze. Jesteśmy w swoim gronie ludzi, którzy rzeczywiście z Wioletą Drwęską, z nami, z SLD i w klubie jesteśmy. I jest dobra atmosfera. Będziemy pracowali na rzecz miasta. Uważam, że
lepiej mieć mniejszy klub w tej sytuacji, ale ludzi, którym się ufa. Natomiast panom Winkowskiemu, Gajnowskiemu, Platformy Obywatelskiej, panu Hokowi, który po raz kolejny wybrał trochę inne rozwiązanie niż mu proponowaliśmy, życzę dobrych decyzji, które głównie będą, które będą konsumowane przez mieszkańców. Jestem z drugiej strony przekonany, że tak nie będzie, bo te osobowości, które tam są, nic dobrego nie przyniosą. Ale my robimy swoje, my mamy swój program wyborczy. Bo była piękna apostrofa, to teraz kilka pytań. A dlaczego po wyborach, rok temu, nie podjęliście próby, żeby zmienić bądź sformalizować w jakiś sposób porozumienie dla Kołobrzegu? Tak naprawdę dzisiaj ten zarzut stawia Henryk Wieńkowski, Cezary Kalinowski, że przecież to było porozumienie wyborcze, wybory się skończyły. No, ma pan rację, to był błąd w pewnym sensie, natomiast myśmy myśleli, że jesteśmy w swoim środowisku ludźmi, którzy mamy jeden cel i wiedzieliśmy, że tym celem jest kandydatura Wiolety Dymeckiej na prezydenta, ale i przede wszystkim realizacja programu wyborczego, bo to jest najważniejsze, żeby tych ludzi przekonać do siebie przez te 4 lata. I niewątpliwie można było taki ruch przeprowadzić, natomiast nie wydarzyło to się. Ja powiem tak, że ta sytuacja, która miała miejsce z tym nagraniem i to, co się wydarzyło później, to był tylko pretekst. Bo prędzej czy później by się to wydarzyło. Ambicje na prezydenta ma również Henryk Wieńkowski, ambicje na prezydenta ma Czarek Kalinowski. I tutaj prędzej czy później to by się wydarzyło, więc ja myślę sobie, że tak, lepiej że dwa lata przed wyborami, niż miałoby się to wydarzyć pół roku przed wyborami. Taka jest moja ocena na gorąco. No dobra, a na ile prawdą jest to, że skończyła się wasza droga współpracy? No bo tak, wieść jest o tym, że zrezygnował pan z funkcji rzecznika prasowego Pediaka. Podobno został pan bardzo mocno obrażony. Wieść jest taka, że te kluby stawały się gehenną, że próbowano nogami przepychać jakieś różne rzeczy. Czytałem ostatni wywiad z Wioletą Dymecką, która mówi o tym wprost, że działy się jakieś rzeczy, że są kwestie związane z działkami, że program porozumienia dla Kołobrzegu, jeżeli chodzi o uzdrowisko, był jasny, prosty, klarowny i wszyscy wiedzieli, dlaczego krytykowaliście Janusza Gromka za określone działania w strefie uzdrowiskowej. Tymczasem niektóre wasze ruchy już pod koniec, tak, w tym roku były dla wielu osób niezrozumiałe. O co chodzi? Znaczy, to ja bym nie szedł w tym kierunku takim, bo mi się nie podoba na przykład ten przekaz przez ostatnie kilka tygodni, że porozumienie dla Kołobrzegu jest oceniane tylko właśnie przez pryzmat tych dwóch, trzech tygodni ostatnich. Nieprawda, nam się udało naprawdę bardzo dużo elementów naszego programu wyborczego zrobić. A ja nie przeczę. Byłbym niesprawiedliwy, gdybym tylko dzisiaj wypowiadał się... Bezpłatna komunikacja, toalety, tak. Wiele różnych rzeczy, molo, tak. Możemy o tym mówić. Z pracami z planem zagospodarowania. Mniej lub bardziej się zgadzając, tak, że to się wam udało zrobić i to były te elementy, za które byliście mocno krytykowani. Okej, okay. Natomiast co takiego się stało, że do tego doszło? I to pytamy człowieka, który tam był w środku, widział jaki był mechanizm? Ja powiedziałem już, wypowiadałem się po pierwsze. Nawet jeżeli panowie zdecydowali się pójść z Platformą Obywatelską i stworzyć koalicję... Ja przerwę, bo Wioleta Dymecka jest znana jako osoba koncyliacyjna, która ten klub kuchała. No próbowano was rozsadzić od środka, próbowano was kupić, próbowano was przeciągnąć na swoją stronę, oferowano różne rzeczy, się nie udało. Mhm. Prawda? I to widzieliśmy w różnych konstelacjach, że w jakiś sposób to się działo wokół porozumienia dla Kołobrzegu. Niektórzy się śmiali, że 3 miesiące i po was i będzie po sprawie, a trwaliście 1,5 roku. Ale... I nic generalnie nie zapowiadało jakiejś wielkiej zmiany, poza tym, że Henryk Wieńkowski nie zgodził się podczas uchwały absolutoryjnej. No, Henryk Wieńkowski i Cezary Kalinowski. O dziwo, osoby, które były bardzo mocno przeciwko prezydentowi Gromkowi, Platformy Obywatelskiej, dzisiaj się z nią kandydatają. Ale to nie jest do końca. Ja się nie zgadzam z tym, bo działanie niektórych osób w porozumieniu dla Kołobrzegu i działanie w kierunku takim, aby pokazywać, że jesteśmy przeciwko prezydentowi, to jest tylko taka iluzja. To jest tylko taka iluzja i sprzedaż tego wszystkiego na zewnątrz. Natomiast myślę, że tak nie jest, bo na przykład jeżeli wrócimy do sesji absolutoryjnej, to pan Henryk Wieńkowski się wstrzymał. Więc mógł wystąpić, powiedzieć, dlaczego jest przeciwko. Wioleta Dymecka dała prezydentowi Januszowi Gromkowi kredyt zaufania na najbliższy rok czasu, aby tą współpracę poukładać. Prezydent Janusz Gromek raczej z tej okazji nie skorzystał. Po raz kolejny, ale to już jest jakby jego sprawa. I tam to był taki początek, ale powiem tak, że podstawą do tego, co się wydarzyło, to były ambicje.
ambicje osób i niezgoda na to, że Violetta Dymecka nie dała się niektórym osobom manipulować. To jest moja ocena, subiektywna ocena, o tym mogę się podzielić u pana redaktora w trakcie wywiadu. I to o to poszło tak naprawdę. Natomiast rzeczywiście, my gasiliśmy pożary, bo tych konfliktów było sporo. No to są różne osobowości, różne jakby prądy polityczne. I ta współpraca wyglądała bardzo dobrze. Ale dzisiaj podsumowując, człowiekiem, który rozmontował porozumienie dla Kołobrzegu jest Henryk Binkowski. To jest moja ocena. Koalicja techniczna, która została stworzona przeciwko Dymeckiej, została zapoczątkowana przez Henryka Binkowskiego. I to jest człowiek, który rzeczywiście może wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co się dzisiaj stało. Nie jest to człowiek łatwy do współpracy. Nie jest to człowiek, który ma charakter koncyliacyjny. Ale jest to człowiek, który jeszcze ma jakieś ambicje wewnętrzne i gdzieś tam duże rozgoryczenie. Tyle, że ja nie rozumiem toku myślowego teraz, jeżeli chodzi o jego postępowanie, że Platforma Obywatelska, prezydent i ludzie związani z Platformą byli dla niego wrogiem numer jeden przez półtora roku trwania porozumienia. Przecież autorem o tym, że tak się podzieliły komisje, czy kwestie związane z pensją prezydenta. To przecież nie było SLD. My byliśmy zawsze z wolnikami takiego w miarę jakiejś koncyliacji i pokoju w tej Radzie. I dzisiaj ta osoba, która była autorem tego takiego zaostrzonego kursu, dogaduje się z Platformą Obywatelską po to, żeby wyrzucić swoją przewodniczącą to 11. Jest to strasznie nieładne i jest mi przykro, że polityk, samorządowiec tego kalibru doprowadził do takiego stanu rzeczy. Dzisiaj na ulicy co druga osoba, myślę, która kiedyś była związana z Henrykiem Binkowskim, nie powie już mu dzień dobry. Okej, to pytanie. To Platforma jest tak zachłanna, tak pazerna, czy tak naiwna? Skoro idzie w układ z człowiekiem, który z jednej strony ją niszczył, który ją atakował, a z drugiej strony dzisiaj, jak pan twierdzi, rozmontowuje PDK. Platforma ma jeden cel, chce zneutralizować kandydata na prezydenta w postaci Dymeckiej i jakby ściągnięcie pani Dymeckiej z funkcji szefowej Rady w ich myśleniu będzie skuteczne w kontekście jakby odsunięcia z tych pierwszych stron gazet, z tego pierwszego kadru i tak dalej. Nic bardziej mylnego, jak rozmawiałem z jednym z samorządowców Platformy Obywatelskiej, powiedziałem, jeżeli to zrobicie, to zrobicie jeszcze duży prezent pani Dymeckiej. Rzeczywiście ja uważam, że tak jest. Violetta Dymecka padła ofiarą pewnego rodzaju spisku, który w Radzie Miasta zaistniał i tyle. Ale tu nie ma nad czym płakać. Trzeba dalej pracować. Nie można zachowywać się jak obecny przewodniczący Rady, który przez półtorej roku mówił, jak wielką krzywdę, jak wielka krzywda mu została zrobiona, że nie jest on w tym chociaż wiceprzewodniczącym. No ale dzisiaj ma obok siebie pana Binkowskiego. Miał pretensje do szefa klubu PDK, że go nie informuje o niczym. Dokładnie, ma pana Binkowskiego obok siebie, więc i Platforma Obywatelska jest z nimi, więc obłuda jeszcze raz obłuda. Ja bym zakończył tę dyskusję w ogóle o tym konflikcie, bo kiedy słuchałem jednego z wywiadów, to mieszkaniec miasta, mieszkaniec Kołobrzegu zadzwonił i powiedział, skończ już o tym mówić, bo po prostu ma gdzieś tam bańka mydlana, już gdzieś tam pęka powoli. Ja bym chciał tylko i wyłącznie tutaj z tego miejsca zapewnić Państwa, że klub Porozumienie dla Kołobrzegu Violetty Dymeckiej będzie realizował swój program, będziemy startowali w wyborach samorządowych i to są ważne rzeczy. Zostawmy pana Binkowskiego, zostawmy pana Kalinowskiego, zostawmy pana Szufla, Gromka i tak dalej. Sesja absolutoryjna za chwilę, pewnie będzie pewne podsumowanie działań prezydenta, to są ważne rzeczy dla miasta. Natomiast plotki, ploteczki i knucia zostawmy. No dobrze, a ile komisji dostaniecie w takim razie? Ale my nie jesteśmy zainteresowani żadną komisją. Nawet rewizyjne? Nie jesteśmy zainteresowani żadną komisją, dlatego że dzisiaj, jeżeli Platforma Obywatelska stworzyła koalicję z Binkowskim i z Kalinowskim, to niech biorą całkowicie odpowiedzialność za rządzenie tym miastem. A my będziemy, jako członkowie, nasi radni, którzy są członkami komisji, będą pracowali i obserwowali, jak te komisje funkcjonują. Dzisiaj nie ma takiej konieczności. Komisja rewizyjna, proszę bardzo, będziemy mieli swojego przedstawiciela w komisji rewizyjnej. Szefem nie zostanie tutaj osoba, która jest moim zdaniem tutaj jakby
kierownikiem projektu Platforma Binkowski-Kalinowski, pan Binkowski, może Kalinowski, no jest tych nazwisk, tam są same gwiazdy polityczne po tamtej drugiej stronie. Wybierajcie, nawet doszło do tego, że została komisja jedna podzielona, bo nie wszystkie królowe zostały obdzielone koronami. Więc można, my możemy jeszcze podzielić komisję komunalną na komisję, która będzie zajmowała się budownictwem społecznym, budownictwem jednorodzinnym i ziemiankami. Będziemy mieli trzy dodatkowe komisje i znowu będziemy mieli trzech dodatkowych szefów. No, niech każdy będzie zaspokojony po prostu. No, bo taki, niezależnie dostanie. Taki jest. Marcin Bejko jeszcze nie ma żadnej komisji. Taki jest jakby to rozmowanie. Jest to żenujące. Możemy się uśmiechać, ale kołobrzeżanie to obserwują wszystko. Ja zawsze patrzę się na to trochę z dystansem, bo obserwuję jakby zachowanie tych ludzi, którzy są w tej Radzie, niektórzy, nie chcą obrażać. Ja chcę tylko podsumować, że nie mając swojego zaplecza finansowego, nie mając swojego zawodu, nie mając swojej takiego zapewnienia jutra, są w stanie zrobić wszystko. Jest nagminna korupcja polityczna, która funkcjonuje w tym mieście. Ja dzisiaj powiem tak, ja nie jestem zwolennikiem i fanem PiS-u, bo przecież jestem członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale kibicuję Prawu i Sprawiedliwości w kontekście tego, aby ustawa o samorządzie terytorialnym zdecydowanie się zmieniła. Co najmniej w kilku aspektach, bo to, co się teraz dzieje, jest po prostu nie do zaakceptowania. Komentował Jacek Kusia swoją wypowiedzią dotyczącą tego, że PDK nie bierze żadnej komisji. Spowodował, że nie mam więcej pytań. Jacek Kuś, szef powiatowych struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam.